Przesuń wierzchołki poniższego trójkąta tak, aby narysować trójkąt prostokątny o dwóch bokach równej długości. To zajmijmy się najpierw tą pierwszą częścią, bo tutaj mamy potem jeszcze pytanie, na które też trzeba będzie odpowiedzieć. Czyli mam tutaj zrobić taki trójkąt, który będzie równoramienny. Mam mieć dwa boki równej długości i prostokątny. Na razie nie jest ani taki, ani taki. Więc tutaj może na przykład o. Teraz mam trójkąt równoramienny, tutaj ma dwa Boki długości 5, ale nie jest prostokątny. Czyli muszę tutaj kąt prosty wyprodukować. O teraz mam trójkąt prostokątny, ale nierównoramienny. No ale to akurat łatwo jest poprawić, tutaj przesuwając ten wierzchołek. I teraz już właśnie mam. Ten trójkąt jest prostokątny i ma dwa boki równej długości. Czyli jest równoramienny. No i oczywiście, jak mamy trójkąt prostokątny i równoramienny, no to wtedy te ramiona, które są równe, to muszą być te ramiona, które są przy kącie prostym, to muszą być przyprostokątne, dlatego że przeciwprostokątna zawsze jest dłuższa od przyprostokątnej, dlatego nie mogą być równe ramiona złożone z przyprostokątnej i przeciwprostokątnej. Czyli te dwie przyprostokątne muszą być sobie równe, wtedy mamy trójkąt prostokątny i równoramienny. No dobrze, jakie to jest dodatkowe pytanie? Czy istnieje inny trójkąt prostokątny o dwóch bokach równej długości, który ma jednak inne długości boków niż twój trójkąt? No tak, no bo tutaj... Nie mamy zadanego żadnego wymiaru. Ja mogę wszystkie boki na przykład wydłużyć. Dłuże ten bok, wydłużę ten bok i przeciwprostokątna też się wydłuży i ten trójkąt też spełnia te, te warunki. Czyli tutaj tak, istnieje dużo takich trójkątów. Gdyby była podana jakakolwiek długość tutaj, gdyby na przykład była podana długość któregokolwiek z boków, że ma być zadana, no to wtedy byłby tylko jeden taki trójkąt. A tak mamy dużo takich trójkątów.